Wiecie, w co będziemy dzisiaj grać? Tak, w Mario. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i dzisiaj gramy w Super Mario 3D World. W nowego, ale starego Mariana na Switchu. Super Mario 3D World to jest gra, która wcześniej była na Wii U, przepraszam bardzo. Teraz mamy wersję na Switcha, port po 8 latach. Mamy również dodatek Bowser's Fury, który jest trochę hybrydą Sunshine 3D World, pod różnymi kątami hybrydą wszystkich różnych gier, a jednocześnie czymś świeżym, bo jest jakby platformową grą z otwartym światem w troszkę mniejszej przestrzeni, ale tym się nie będziemy zajmować, bo to jest takie trochę połowiczne demo technologiczne. Dla mnie nową grą w tym zestawieniu jest Super Mario 3D World. Ja wiem, że dużo osób grało już w nią na Wii U, w Polsce myślę, że mało. I dla znakomitej większości posiadaczy Switcha jest to po prostu nowy tytuł. Ja wiem, Odyssey wyszło 4 lata temu, to jest dla mnie ideał, wzór do naśladowania, jeśli chodzi o platformówki 3D, a Super Mario 3D World to jest trochę... Zaraz zobaczycie. Żeby nie było, to nie jest pierwszy raz, kiedy gram w tę grę. Już trochę godzin z nią spędziłem. Zacznijmy sobie od początku. Mamy do wyboru 4 postaci. Mario, Luigi, Peach i Toad. To jest ten sam wybór, co w Super Mario Bros. 2. Mamy sobie na początku taką cutscenkę, w której Mario, Peach, Toad i Luigi wracają z jakiegoś festiwalu i spotykają rurę. Tak wygląda nasz hub world, czyli wybór poziomów wszystkich, które są w grze. Lecimy. Muzyka. Ta muzyka jest piękna. Zacznijmy od tego, że w tę grę gra się o wiele szybciej niż na Wii U. Z tego, co widziałem. Super Mario 3D World nie przypomina sobą innych platformówek 3D z Mario, bo platformówki 3D z Mario były zwykle bardziej otwarte. Wiadomo, zawsze w grach Mario jest pewna doza linearności, ale tutaj mamy wyjątkowo linearne poziomy, bo Super Mario 3D World jest na dobrą sprawę hybrydą Mario 3D i 2D, bo mamy tutaj poziomy rodem z gier 2D, tylko przeniesione na grunt 3D. Power-up z kotem jest chyba najbardziej przydatnym w tej całej grze. Jak widzicie, jak powspinacie się w różne miejsca, to możecie napotkać różne bonusy, monety i gwiazdki. Tutaj trzeba zbierać gwiazdki. Zawsze są po 3 na poziom. Nie, przepraszam, nie zawsze. Czasami są 1 albo 5, w zależności od poziomów specjalnych. Kamera w tej grze jest też dosyć ograniczona. Ona jest oczywiście bardzo oskryptowana tutaj. Możemy sobie ją przekręcić maksymalnie troszkę w prawo albo troszkę w lewo. To jest tyle. Więcej, no i w górę i w dół, ale nic więcej nie zrobicie. To są bardzo sztywne ramy. To ma swoje plusy i minusy. Opa. A, jak na tyle lat bycia hydraulikiem Mario, to dopiero w tej grze przezroczyste rury są naprawdę przydatne i są naprawdę fajną mechaniką. No wiecie, zwykłe rury, te zielone w grach Mario, ograniczały się do tego: hej, zejdź sobie na poziom niżej, zejdź sobie na poziom wyżej, albo hej, jestem rośliną z zębami, która wystaje z tej rury i chcecie przeatakować. Dobra, patrzcie tego, ale go złapiemy zaraz, pa. Ale go zrobiłem. Power-upów jest dosyć dużo, przynajmniej w tych pierwszych poziomach, a później jak poszukacie, to też. Co jest w sumie dosyć dobre na różnych etapach gry. Jak wy widzicie, teraz jestem kotem i mam jednego zapasowego kota w power-upie, jeśli by mi się coś stało, ale szczerze, bycie tutaj kotem jest chyba najbardziej uniwersalnym power-upem. Kot Mario chyba potrafi się najlepiej obronić, a patrzcie na tego wielkiego dziada. O. Ło, skurczybyk! Potężny Mario. Idę wam rozsadzić waszą hydraulikę. No i po potężnym Mario. Nie żeby coś, ale ten power-up zawsze jest jeden w zapasie, więcej być nie może. A co tam mamy? Proszę bardzo, a tutaj nie byłem. Kluczem do ogrywania Mario są właśnie te... To są właśnie te detale. O, niedobrze. Popełniłem duży błąd. Widzicie, jak byłem dużym Mario, to powinienem rozłupać tutaj to miejsce i bym się dostał do gwiazdki, która jest pod spodem, ale no niestety musimy sobie poradzić w inny sposób. Ale w tej grze są też naklejki z postaciami, a ja chyba nie wydobyłem mojej naklejki. O, okej, tutaj. Dobra, 40 sekund. Jedziemy. Uda nam się? Kitku, biegnij! Kitku Mario, biegnij! Do it! 25 sekund. Boom. Pięknie. O, i to jest ta muzyczka. Pa, 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 pa. Dobra, już się uspokajam. Kolejny poziom. Poziom 1-2. Koopa Troopa Cave. Par, par,
Para, 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 dawaj go. Zrobi za mnie robotę. I przy okazji mi coś zrobi. O! Tutaj mamy inny power-up. Te power-upy zwykle są dopasowane do poziomu, więc nie dziwcie się. A co tutaj mamy? O! O nie, zostaw mnie, kupa trupa. Param, param, param. O, jak ja to zrobiłem? O! Fucken! Zostaw mnie, no... Niedobrze. Nic mi... Nie rób mi nic! Nie! Dobra, dać mi tę pierwszą gwiazdkę. Tam, 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 taram, tam, taram, taram, taram. Przepraszam, ta muzyka jest tak chwytliwa. No, ale dobrze, że mam tego power-upa. Dobra, chyba tam nic nie będzie. Chociaż... Te miejsca są tak podejrzane. O nie. Dobra, i tak się tutaj dostanę. W pewnym momencie odkryłem, że w Mario trzeba po prostu grać na pewniaka. O tak, właśnie. Czasami nie jest to dobre, ale w większości, w 99% przypadków tak. Widzicie. I co mi przeszkadza? Tutaj nic raczej nie ma, ale przeszkadza mi to u góry. Jakby coś tam było. A może z tej lekkiej górki? Widzicie, nie mogę z tej górki, bo później od razu zlatuję z niej. Jakby odbię... Okej. Aha! Aha, czyli jednak mogłem wcześniej tutaj dotrzeć. O, nice. Dobra, możemy wracać. No, 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 no. Okrążonko. Aha, mamy tylko 90. Ach, nie, nie, no dajcie mi się tam dostać. Okej, okay, stempelek. To był ładny rzut. To był... Raz mi się pofarciło. Mówię wam, ja tą turę idę na czystym farcie. Masz. Za karę. Ten run gry będzie przepiękny. To jest właśnie dowód na to, że w tę grę można grać i grać i grać i za każdym razem jest ona coraz lepsza. Ej, ona jest lepsza niż się spodziewałem za drugim razem. Dobrze, że nie widzieliście mnie podczas przechodzenia jej pierwszy raz. Dobra, idziemy do Toada. I mamy dylemat moralny. Wybrać mniejszy prezent, czy wybrać większy prezent? Bo to jest oszukane. Czasami rzeczywiście duży prezent oznacza no, więcej rzeczy, więcej power-upów, a czasami mniejszy prezent to oznacza... No dobra, będę zachłanny dzisiaj. I nie warto było. Dzięki Toad za nic, żółty Toad. Dobra, patrzcie jak tego zrobimy gościa. Weźmy sobie power-upika. Będzie szybciej. Bez tego też by się dało. Właśnie magią tych poziomów jest to, że bez power-upów też się daje przejść. Tylko po co? Znaczy, wiadomo, czasami nie ma opcji i trzeba troszkę bardziej się nakombinować, ale jeśli macie power-upy, to wszystko przychodzi się bardziej sprawnie i szybko. Taki jest urok tej gry. Aczkolwiek na początku może się wydawać, że ta gra jest bardzo schematyczna, powtarzalna i do pewnego poziomu tak, ale uwierzcie mi, w dalszej części są zaskoczenia. Nawet pod kątem fabularnym. Nawet, a to jest gra Mario. Sprawdźmy, co znajdziemy na tych słupach. O! Znajdziemy coś. Autentycznie. A na drugim? Widoczek. Tutaj by się przydał power-up kociego Mario. Teraz znajdziemy. Okej. Okay. Spójrzcie, jak te kwiatki tańczą. Pa, pa, pa. Właśnie ta jakość animacji i detali odróżnia tę grę od Super Mario 3D Land, czyli jakby poprzednika tej gry, która była na Nintendo 3DS-ie. Też grałem i jest o wiele więcej podobieństw niż się spodziewałem, ale to nie jest ta sama gra, więc spokojnie. Dobra, tutaj mi coś idzie powoli. Niedobrze, 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 niedobrze. Dobra. W ogóle jeśli ktoś chce więcej kotów, to więcej kotów zdecydowanie jest w rozszerzeniu Bowser's Fury, bo tamto całe to rozszerzenie rozgrywa się w kocim świecie. Ta gra mocno wynagradza za każde próby dostania się w miejsca, gdzie nie można się dostawać. Na przykład tutaj. I jedno żyćko więcej. Dobra, idziemy w chmury. Gdzie ja jestem? Czy ja umarłem? Dobra. A! Gwiazdka! Lecimy. Bum. Mamy więcej czasu dzięki temu. Widzicie? Te poziomy można by było zwiedzać przez długie minuty, długie godziny, ale właśnie mamy ten limit czasu. Więc jednocześnie trzeba to robić dosyć sprawnie. Dawaj, migo. Szybko poszło. That was easy. Dobra. I można się wspiąć za pomocą... Znaczy, jeśli jesteście kotem, możecie się wspiąć na kurę. Pam.
Trzecia naklejka. Dobrze mi idzie. Trzy poziomy za pierwszym zamachem. Od razu. I teraz mamy dwie opcje. Albo idziemy w poziom cyrkowy, albo idziemy w poziom z Plessim. Tak się nazywa ten gościu? Tak. Jedziemy po kolei, jakby po numeracji. Teraz to ja już jestem cwany, bo poznałem wszystkie detale dotyczące tych poziomów, więc... I mamy muzyczkę, która dla osób, które grały w Super Mario 64, jest troszkę traumatyczna. Ten cholerny pingwin, co nie? Nie! Nie. Plessy nie jest najwygodniejszym zwierzęciem do sterowania w tej grze. Pyk, lecimy. Do it, let's do it. Dostaniemy dodatkowe żyćko dzięki temu. I nie dostaniemy. A gdzie ten stempelek był? Bo już zapomniałem. Tam nie ma. Okej, idziemy na górę. A, tutaj był grzybek. Już za późno. Nie możemy się cofnąć, Plessy. Okej, tutaj już nie idzie tak dobrze. O, dobra, patrzcie. I tutaj zmyła. Tego się nie spodziewaliście. To nie byłem ja. Nie, to nie byłem ja. Ach, no dobra, spróbujmy tym razem. Może się uda. Ej, szczerze, chyba ani razu mi się nie udało tam dostać na samą górę. No i co żem Plessy? Proszę. Ale przynajmniej tutaj można zdobyć dużo monetek. To fakt. Ale pamiętajcie o skokach. Tutaj na jaw wychodzi moja prawdziwa twarz osoby, która nie umie grać w tę grę. Dobra, próbujemy. Pyk, trzeba skoczyć. I teraz jeszcze raz. I jedziemy. Ostatnia gwiazdka jest dosyć tricky, bo jeśli nie uda się wam w nią trafić, no to powodzonka, zaczynacie od nowa. Aaaa! Jest! Mamy to! Za pierwszym razem! A teraz pokażę wam magiczną sztuczkę. Patrzcie, jaki Plessy jest kochany. Pady i Joy-Cony do Switcha mają żyroskop, więc możemy sobie zrobić coś takiego. I pogłaskać Plessy'ego. Ale nie za darmo. Nie zdobyłem stempelka. Gdzie był stempelek? Chyba, że nie było go, ale pewnie był, tylko znowu ominąłem. Okej, trudno. Ale uwierzcie mi, że wracanie do tych poziomów, granie i wyszukiwanie wszystkich rzeczy, które są na miejscu i śpieszenie się, bo jest za mało czasu, to jest największa przyjemność, która płynie z tej gry. A teraz pomijając już ten poziom, pokażę wam najlepszą rzecz, którą oferuje ta gra. No, może przesadzam, ale jedna z naprawdę mocnych punktów tej gry. Poziomy z Kapitanem Toadem. Są one takimi miniaturowymi światami, które możemy oglądać z każdej strony. I to jest jedyny ruch kamerą, który możemy wykonać w tych poziomach. I celem tych poziomów jest znalezienie wszystkich gwiazdek. Jakby ogólnie całym celem tej gry jest znalezienie gwiazdek, tylko tutaj mamy to w inny sposób. Musimy dojść do każdej po kolei. I to jest jakby zaczątek konceptu poziomów z Kapitanem Toadem, ponieważ kilka lat po premierze właśnie 3D World na Wii U wyszła gra Kapitan Toad, Treasure Tracker, też na Wii U, która już wcześniej, chyba 3 lata temu, dostała port na Switcha. I grałem w Kapitana Toada wcześniej niż we 3D World, co jest troszkę dziwną kolejnością, ale... Pierwszy raz zginąłem tutaj jako Kapitan Toad. Pierwszy raz. Co za porażka. No dobra. I uwierzcie mi, że tamta spin-offowa gra jest diamentem. Jest taką świetną, chillową gierką do pogrania i poznajdywania tych łamigłówek, do porozwiązywania. Jest ich jeszcze więcej. Znaczy, wiadomo, tutaj mamy kilka poziomów dosłownie na całą grę, a w tamta gra jest wypełniona całym dobrem Kapitana Toada. Jakby ktoś się spodziewał, że postać, która nie umie skakać, zdobędzie swoją własną grę. I to, o dziwo, jest dosyć dobra. Ale uwierzcie mi, że rozwiązywanie tych łamigłówek z Kapitanem Toadem jest ukrytym diamentem. Potrzebujemy kontynuację Kapitana Toada. Mam nadzieję, że doczekamy się w najbliższych latach. Te gry są najbardziej kreatywnymi platformówkami, które są na rynku od zawsze. I tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że trwa nasz miesiąc filmów codziennie od poniedziałku do piątku, więc zostańcie z nami dalej na kanale, ponieważ mamy jeszcze 2 tygodnie przygód przed nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.